Jeżeli trenujesz na siłowni i masz jakiś plan treningowy, to prawdopodobnie zwracasz uwagę na takie zmienne jak ilość serii powtórzeń, ciężar itd. Często zdarza się jednak, że pomimo posiadania na pierwszy rzut oka ogarniętego planu, efekty nie są takie, jakich oczekujesz, a po pewnym czasie pojawiają się też wątpliwości, spadek motywacji i wypalenie treningowe. W dzisiejszym odcinku więc pokażę Ci, jakie nieoczywiste problemy mogą to powodować i oczywiście co z nimi robić, aby długoterminowo osiągać dużo lepsze efekty. Nie przedłużając więc, do rzeczy. Pierwszym problemem, z którym spotykam się zdecydowanie najczęściej, jest przeładowanie planu treningowego. Krótko mówiąc, większość ludzi próbuje robić za dużo. W mediach społecznościowych można usłyszeć, że należy wykonywać duże, złożone ćwiczenia ze sztangą. Do tego dochodzą jednak jeszcze ćwiczenia akcesoryjne, dodatkowe, prewencyjne, kondycyjne, no i oczywiście wszystkie takie, które można spiąć do Twojego celu. Dodatkowo dobrze by było oczywiście uwzględnić ćwiczenia w różnych płaszczyznach ruchu oraz ćwiczenia na brzuch, na zgięcie, na wyprost, na zgięcie boczne oraz rotację, no i oczywiście na antyzgięcie, antywyprost i antyrotację. To wszystko prowadzi do FOMO, czyli do strachu przed tym, że coś ważnego pominiesz. W efekcie w planach treningowych często widuję 15 różnych ćwiczeń na jednej jednostce. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że te wszystkie ćwiczenia są polecane, bo faktycznie mogą być na różnym poziomie całkiem przydatne. Problem polega jednak na tym, że zbyt mało mówi się o tym, że masz całe życie, aby tymi ćwiczeniami w różny sposób żonglować, w zależności od aktualnych celów, fazy treningu, w jakiej się znajdujesz i tak dalej. Jeżeli natomiast będziesz próbować wszystko robić naraz, to jedyny efekt, jaki uzyskasz, to ciągły mętli w głowie i niezadowolenie ze swojego planu, bo przecież jest nieoptymalny. A to oczywiście już prosta droga do tego, żeby się zniechęcić, stracić motywację i trenować w kratkę, albo co chwila zmieniać plan w poszukiwaniu tego najlepszego i w konsekwencji nie utrzymywać żadnej ciągłości, no i również oczywiście nie mieć efektu. Co więc z tym zrobić? Wystarczy, że będziesz trzymać się tego prostego schematu i na każdy trening zaplanujesz kolejno od 1 do 2 ćwiczeń głównych, czyli takich, które będą Cię przybliżać do Twojego celu lub w których najbardziej zależy Ci na poprawie siły. Do ćwiczeń głównych dobierz od 2 do 4 ćwiczeń akcesoryjnych, które będą uzupełnieniem ćwiczeń głównych albo będą adresować pominięte ruchy. Na koniec wybierz jeszcze od 2 do 3 ćwiczeń dodatkowych, w których skupisz się na pracy mniejszych grup mięśniowych wymagających dodatkowej uwagi czy mięśni brzucha. I ogólna zasada jest taka, że im częściej trenujesz, tym mniejszą liczbę ćwiczeń warto uwzględniać. Jeżeli na przykład trenujesz systemem upper-lower 4 razy w tygodniu, to 5-7 ćwiczeń na trening będzie w zupełności wystarczającą ilością. Jeżeli natomiast trenujesz systemem FBW 2 razy w tygodniu, to 7, 8 czy 9 ćwiczeń również będzie jak najbardziej ok. I oczywiście nie jest to żadna sztywna reguła, ale warto mieć to na uwadze, aby celowo powstrzymywać się od tego ciągłego przeładowywania swojego planu. Drugi punkt, który dotyczy również wielu osób, to zbyt duża monotonia treningowa. Niektórzy nie mają z tym zupełnie problemu i o ile widzą efekty, to są w stanie ciągle używać tych samych ćwiczeń i tego samego programu. Wiele osób jednak bardzo szybko się nudzi i potrzebują ciągle jakiegoś nowego bodźca, by utrzymać wysoki poziom motywacji, no i oczywiście, żeby przy okazji czerpać z treningów ciągle jakąś przyjemność. I w takich przypadkach właśnie warto zapamiętać kilka kluczowych wskazówek. Po pierwsze więc, większość z nas nie jest zawodnikami trójboju siłowego i nie musimy mieć w każdym planie za wszelką cenę martwego ciągu, wyciskania i przysiadu ze sztangą. Czasami możemy postawić na wyciskanie na ławie, ale innym razem możemy budować nasz plan w oparciu o pompki z obciążeniem, czy jeszcze inną wariacją tego wzorca ruchu. Krótko mówiąc, w treningu rekreacyjnym nie ma czegoś takiego jak ćwiczenia obowiązkowe. Po drugie, wbrew temu co się powszechnie mówi, możesz wymieniać plan treningowy nawet co 3-4 tygodnie. Przynajmniej wtedy, kiedy nie jesteś już osobą skrajnie początkującą i masz solidnie przepracowane podstawy. Oczywiście nie chodzi teraz też o to, aby wywracać cały plan do góry nogami i po miesiącu zmieniać totalnie założenia treningowe, ale zawsze można obecny program dostosować tak, aby zbliżał nas do naszego celu, a jednocześnie aby pozwalał na nabranie świeżości i utrzymanie motywacji. Aby zrobić to jednak dobrze, na samym początku warto określić jakąś periodyzację ćwiczeń głównych, na przykład na 3-4 miesiące do przodu
i tych ćwiczeń lub ich delikatnych wariacji sztywno się trzymać, właśnie po to, aby utrzymać ciągłość całych założeń planu. Całą resztę, czyli ćwiczenia akcesoryjne oraz dodatkowe, możemy zmieniać co te wspomniane 3-4 tygodnie, zachowując ten sam wzorzec ruchu, ale zmieniając rodzaj sprzętu, rodzaj pracy, czyli na przykład czy jest to praca jednostronna czy obustronna i tak dalej. I jako przykład weźmy klasyczną periodyzację liniową, podbudowę siły i masy mięśniowej. Fragmenty dwóch kolejnych planów treningowych mogłyby wyglądać następująco. W ćwiczeniach głównych mamy tu więc spadek objętości, który będzie pozwalał na ciągłą progresję obciążenia, a w ćwiczeniach dodatkowych mamy co prawda zmianę ćwiczeń, ale jak najbardziej jest ona również spójna z naszym celem. Mamy te same wzorce, ale również na innych zakresach i wersjach, które będą pozwalać na użycie większych obciążeń. Po trzecie, kolejną rzeczą, którą można żonglować w trakcie naszego planu treningowego, jest sposób, w jaki poukładamy nasze serie i powtórzenia. Istnieje wiele sposobów, które nie tylko pomagają zaoszczędzić nam czas, ale też sprawiają, że przełamujemy pewną rutynę treningową i sprawiamy, że dzięki temu nasz plan jest ciekawszy. I przykładami tutaj mogą być emomy, tabaty i jeszcze inne rozwiązania, ale nie będę na ten temat rozgadywał się zbyt długo, bo całkiem niedawno nagrałem o tym osobny film, do którego link zamieszczam w opisie tego odcinka. Jeżeli więc ten temat Cię interesuje, odsyłam właśnie tam. No i po czwarte, aby unikać monotonii i wypalenia w treningu, warto również co jakiś czas uczyć się nowych rzeczy. Kiedy stawiamy sobie jakieś nowe cele związane z bardziej złożoną umiejętnością, taką, która wymaga od nas większych nakładów czasu i bardziej metodycznego podejścia do treningu, takie jak na przykład pierwsze podciągnięcie lub muscle up, to nasz trening z automatu staje się dużo, dużo ciekawszy. Kiedy odhaczamy kolejne etapy i podchodzimy do treningu właśnie w taki nieco bardziej procesowy sposób, to budujemy w sobie takie uczucie sprawczości, ponieważ od razu widzimy jakieś małe efekty, a to oczywiście również wpływa na naszą motywację i zadowolenie z treningu. Ostatni problem na dziś to brak dostosowania odpowiednich metod do danego celu treningu. Nie ma w końcu nic bardziej frustrującego niż ciągłe walenie głową w mur. Przykładowo wiele osób chce budować siłę, ale jednocześnie w każdym ćwiczeniu muszą się zajechać i czuć, że pot spływa im po plecach, bo inaczej trening był słaby. Tymczasem trening pod siłę często wygląda tak, że wykonasz tylko 3 powtórzenia i 3 minuty odpoczniesz. Nie sprawi to, że złapiesz dużą zadyszkę albo że wylejesz wiadro potu, ale twój układ nerwowy pracuje na zupełnie innych obrotach. Możemy to wyjaśnić w dość łatwy sposób. Jeżeli tą prostą potraktujemy jako możliwe adaptacje treningowe, to na jednym jej końcu mamy adaptacje typowo metaboliczne, a na drugim końcu te dotyczące układu nerwowego. Adaptacje metaboliczne to na ogół te związane z kondycją czy wytrzymałością mięśni, a nerwowe będą głównie dotyczyć siły, szybkości czy mocy. Trenując układ nerwowy, powinniśmy więc trenować na wyższych intensywnościach, ale robić to w krótszym czasie i w mniejszej ilości. Potrzebujemy też więcej odpoczynku. Adaptacje metaboliczne natomiast wymagają większych ilości serii powtórzeń, mniejszej intensywności, a dłuższego czasu pracy i często również krótszych przerw. I oczywiście nasze cele treningowe dotyczą zazwyczaj jakiegoś zakresu adaptacji, a nie tych skrajnych obszarów. Takie obrazowe uproszczenie pozwala jednak zrozumieć, że odczucia związane z treningiem mogą być nieraz skrajnie różne, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć i oczywiście nie musi to oznaczać nic złego. Na przykład tego, że był słaby trening, bo nie wylałeś wiadra potu. Po prostu metody naszego treningu zawsze trzeba dobrać do określonego celu, a nie odwrotnie. Pamiętaj więc, że kluczem do jakichkolwiek długotrwałych efektów jest przede wszystkim regularność i konsekwencja. Nie musisz próbować wszystkiego robić na raz, tylko wybierz jakieś priorytety, uzbrój się w cierpliwość i wtedy efekty na pewno przyjdą same. Oczywiście, jeżeli regularność nie jest twoim problemem, pozostaje tylko dopieścić sam plan treningowy w taki sposób, aby wycisnąć z niego jak najwięcej. Jeżeli chcesz wiedzieć, na jakie elementy warto tutaj zwrócić uwagę, koniecznie obejrzyj ten film.